Dzień dobry moi drodzy, witam Was z powrotem w mojej pracowni. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Agata Rębiś i jestem głównym architektem w Golden Room. Chciałabym z Wami porozmawiać o procesie współpracy z biurem projektowym. Na pewno słyszeliście już od swoich znajomych mrożące krew w żyłach opowieści o architektach. Zawalone terminy, błędy, przestoje na budowie i jeszcze wiele innych. Żeby uniknąć tego przygód, podzieliłam naszą współpracę na 5 etapów. Przy czym proces współpracy w zakresie każdego z projektów u mnie wygląda tak samo. Pierwszym etapem jest spotkanie, drugim etapem jest inwentaryzacja, trzecim jest rzut funkcjonalny, czwarty to projekt wstępny wizualizacji 3D i ostatnim etapem są rysunki wykonawczo-budowlane. Zaczynając od pierwszego etapu, jak wspomniałam, spotkanie. Odbywa się ono zazwyczaj w mojej pracowni, online lub na budowie. W tym etapie przeprowadzam z klientem wywiad, rozmawiamy o pomysłach, przemyśleniach, wytycznych, dyskutujemy o budżecie, omawiamy wspólną koncepcję. Kolejny etap to inwentaryzacja. Inwentaryzacja jest podstawą do dalszej pracy nad projektem. To nic innego jak pomiar wnętrza. Inwentaryzację dokonujemy na podstawie przesłanej dokumentacji od dewelopera lub architekta. W przypadku, kiedy nie macie dokumentacji lub jest ona niedokładna lub niekompletna, dokonujemy pomiarów we własnym zakresie bezpośrednio u Was na budowie. Etap trzeci. Rzut funkcjonalny. No i właśnie. Co to jest ten rzut funkcjonalny? Jakoś tak na początku mojej kariery, to był pierwszy albo drugi projekt w moim życiu, przyszedł do mnie klient, który był zdecydowany na wybrane przez siebie rozwiązania i meble. Ja miałam się zająć tylko sferą wizualną. Klient wprost mi powiedział, że terminy gonią i chcą szybko, a rzut funkcjonalny nie jest mu do niczego potrzebny. Strata czasu. Zaczynamy od razu od projektu wizualizacji 3D. Upierałam się jak mogłam, żeby gdzieś przemycić w czasie ten rzut funkcjonalny. Przyznaję, ten jedyny raz zawiodłam. Nie byłam w stanie go przekonać. Przeczuwałam kłopoty, o których oczywiście uprzedziłam klienta. Standardowo nie posłuchał. Wiecie, byłam wtedy mało doświadczona. Brak siły przebicia. W trakcie prezentowania projektu wizualizacji 3D, który stworzyłam mocno, trzymając się klienta wytycznych, posypały się błędy. Lodówka side by side, którą chciał klient, zabrała tyle miejsca w kuchni, że blatu roboczego było chyba z 40 cm. Miejsca nie było też w salonie. Kanapa za duża, stół za duży. Telewizor był tylko dziwnie mały. Generalnie nic nie trzymało się kupy. Po mieszkaniu by było można latać, a nie chodzić. I to jest właśnie krótki przykład, który wyjaśnia nam, po co ten rzut funkcjonalny. Gdyby klient był skłonny pójść na ustępstwa i pozwolił mi przejść przez projekt po swojemu, uniknęlibyśmy niepotrzebnych nerwów. Finał był taki, że i tak musiałam zrobić rzut funkcjonalny i od nowa wizualizację. Budowa stała 2 kolejne miesiące. Dlatego też zawsze powtarzam, że rzut funkcjonalny jest dość kluczowy. Właśnie w nim ustalamy główne założenia projektowe. Wskazujemy, gdzie będą rozmieszczone główne elementy wyposażenia wnętrz. Na tym właśnie etapie projektu możemy maksymalnie przemyśleć funkcjonalność wnętrz oraz wprowadzić do nich harmonię, która jest tak istotna w naszym życiu codziennym. Bo wnętrze to nie tylko estetyka. Architekt jest właśnie po to, żeby zaprojektować Wasze życie. Ostatnia rzecz, do projektu przysługują korekty, czyli omawiacie ze mną lub z moim zespołem całość i zastanawiacie się, czy chcecie zlew pod oknem, a może w rogu, czy może zamiast sofy narożnik. U mnie w zależności od pakietu możecie mieć 2 albo 3 korekty. Etap czwarty jest to najciekawszy etap dla inwestora i dla architekta, ponieważ dotyczy on projektu wstępnego wizualizacji 3D. Spotkanie przeprowadzam najczęściej w naszej pracowni, gdzie najefektywniej zaprezentuję oraz opowiem o wersji wizualnej inwestycji. Często nazywam ten etap opowieścią, ponieważ dokładnie wyjaśniam, z jakiego materiału jest dany element wykończeniowy, dlaczego taki materiał wybrałam i czym się kierowałam.
niekiedy przekonuję klienta do swojej wizji lub też tłumaczę się z danego pomysłu. Projekt wizualizacji 3D to etap twórczy, który tworzę na podstawie wywiadu z klientem, ankiety oraz inspiracji klienta. Niekiedy łączę różne style, które nie określam jednym słowem, np. styl nowojorski czy glamour. Dla mnie styl nowojorski może prezentować się i może posiadać kompletnie inne detale niż dla inwestora. Dlatego tak ważne są dla mnie Wasze inspiracje. Do tego etapu oczywiście przynależą uwagi bądź sugestie, które chcecie wprowadzić. Nie zawsze muszą to być uwagi. Niekiedy zdarza się, że klient po prostu z czystej ciekawości chce zobaczyć swoje pomieszczenie w innym kolorze, bo akurat był w hotelu i mu się spodobał apartament. Albo chociażby chce nadać dodatkami charakter we własnym mieszkaniu. Ostatni etap, czyli etap piąty, rysunki wykonawczo-budowlane plus spis materiałów z kosztorysem. Ta część projektu jest najistotniejsza dla wykonawcy, co też oznacza, że musi być ona szczegółowo dopracowana oraz przedstawiona. Rysunki mają ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie dzięki nim efekt końcowy będzie taki jak na wizualizacji, a właśnie po to bierzecie nas, architektów, i wchodzicie z nimi w współpracę. Rysunki wykonawczo-budowlane dotyczą oczywiście całego projektu, począwszy od rzutów elektryki, hydrauliki, kończąc na rysunkach stolarki kuchennej, rozwinięć ścian sztukaterii, czy też przekroi detali sufitowych. I tutaj wracając do rysunków stolarki kuchennej, łazienkowej i wszelkiej innej zabudowy stolarskiej, proponujemy rozwiązania systemowe, korzystając na przykład na firmie Peka, ale to od Was zależy, czy spodnie będziemy wieszać, czy też układać na półce. Albo chociażby, czy suszarka do włosów będzie na stałe podpięta do prądu w szufladzie, czy też będzie wisiała na specjalnym haczyku. Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia lub oczekiwania wobec całego zagospodarowania wnętrz stolarki. Dlatego też proponujemy, ale nie narzucamy rozwiązań. Podsumowując, nasza współpraca przebiega przez 5 etapów. Czas trwania projektu uzależniony jest od wielu czynników. Średnio nad projektem pracujemy około 4 miesięcy. Wszystko zależy, jak stoimy z terminami, jak obecnie mamy projektów oraz jaką powierzchnię mamy dla Was do zaprojektowania. Współpracujemy na stałe z swoimi wykonawcami, stolarzami i branżystami. Projektujemy i realizujemy swoje projekty pod klucz. Mam nadzieję, że moje nagranie Wam się spodobało i rozjaśniło wszelkie wątpliwości. Dziękuję Wam bardzo. Kot, pomyliłam się kilka razy. No i co teraz? Bez sensu. Dobra, koniec. Czy jeszcze raz? Nie.